śpiewająco i świątecznie. Tak było na 10. jubileuszowym koncercie charytatywnym dla hospicjum domowego imieniem księdza Eugeniusza Dudkiewicza, działającego od lat przy parafii świętej Katarzyny w Jastrzębiu-Zdroju. To już 10. jubileuszowy koncert charytatywny. Nasza historia, mam nadzieję, że nie kończy się, a zaczyna. Organizujemy to na rzecz osób, które w danym momencie oczekują wsparcia. Wsparcia szczególnie materialnego. Dzisiaj trzeba powiedzieć, że to wydarzenie zapisało się już, można powiedzieć, w stałych terminach życia kulturalnego naszego miasta Jastrzębie-Zdrój. Dzisiaj wystąpią wspaniali tenorzy, którzy zaprezentują z pewnością lubiany repertuar. Lokalni politycy, samorządowcy, przedsiębiorcy i zaproszeni goście oraz ludzie dobrej woli od lat wspierają jastrzębską placówkę. W tym roku podczas koncertu wysłuchali niezwykłych występów m.in. Adama Sobierajskiego, Dariusza Stachury, Łukasza Gaja i Iwony Sochy. Wszystkich wolontariuszy bardzo serdecznie dziękujemy za tak ładnie zorganizowany koncert na rzecz hospicjum. Wydarzenie odbyło się w sali Kina Centrum Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju.